Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No co ma wspólnego sprawiedliwość ze sprawiedliwością społeczną? No w sumie to samo, co krzesło z krzesłem elektrycznym. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach. Bardzo często zdemonetyzowanych filmików. No takie social justice, w Ameryce to się nazywa social justice, czyli społeczna sprawiedliwość. Czy w Polsce istniało takie dokładnie coś, takie określenie, no i komuniści, zawsze lewacy wychodzili i mówili, że nie ma sprawiedliwości społecznej. No, nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość społeczna. Sprawiedliwość, no to jest sprawiedliwość, to jest jedno słowo. Nie trzeba określać, że jest do tego społeczna. No, społeczeństwo jako takie. Sprawiedliwość musi być można powiedzieć nie ślepa, tak? Temida, mówią, że Temida jest ślepa. No ona nie jest ślepa, ona ma opaskę na oczach, no i ma tą swoją wagę i musi wyważyć dobro i zło, przestępstwo czy niewinność. I to jest niezależnie od tego, kto to robi. No największy problem przed jakąś taką demokracją, no to była ta niesprawiedliwość klasowa. No dzisiaj komuniści właśnie starają się wprowadzić walkę klasową, no bo kiedyś jak samuraj przyszedł i obciął głowę rolnikowi, no to nic mu się nie stało. Jak rolnik obciął głowę samurajowi, no to wtedy wycinali pół wsi albo całą rodzinę tego rolnika. No w Polsce czy tam w Europie było podobnie na zasadzie, że chłop nie mógł zrobić tego dziedzicowi, co dziedzic mógł zrobić chłopu. No i to była w zasadzie ta niesprawiedliwość społeczna, czy niesprawiedliwość ludzka, tak? No bo w zasadzie morderstwo jest morderstwem, przestępstwo jest przestępstwem i Temida powinna mieć oczy zamknięte na kolor skóry, na pozycję społeczną. Cokolwiek ktoś zrobi, no to powinien odpowiadać. No, ludzie się denerwują, tak? Ludzie się denerwują, kiedy jakiś polityk tam przejedzie staruszkę na pasach, no i później banda komunistycznych świń w sądzie mówi, że staruszka wtargnęła i weszła pod koła jakiemuś tam politykowi, no i później takiego wybielają. No i to jest cały ten problem. Tyle tylko, że w drugą stronę też jest problem, kiedy są kryminaliści, są przestępcy i oni są uniewinniani w imię właśnie tego, że przynależą do pewnej klasy. No, dzisiaj ta klasa w Ameryce, no to jest, określa kolorem skóry, no i pośrednio też jakimś takim sytuacją ekonomiczno-finansową. Trudno trzymać jakoś całą tą listę, co w Ameryce wariactwa wychodzą pod kątem tej sprawiedliwości społecznej, no ale zniszczenia są po prostu nieprawdopodobne. No i najgorsze jest to, że te zniszczenia to są największe tam, gdzie w tych grupach, które teoretycznie banda akademików, profesorów, białych lesbijek, białych jakichś takich super lewaków stara się pomagać. No bo to najbardziej tacy rzeźcy i prężni, no to są biali profesorowie na uczelniach, którzy walczą właśnie o tą sprawiedliwość dla czarnych. Filadelfia, no to jest makabra. W Filadelfii tam jest taka sytuacja, że 40% miasta, czy 40% tych terenów to są czarnoskórzy, czyli 400 na 1000, no to są czarni, no ale niestety 850 na
1000 zabitych, no to są czarni. Także te proporcje są nieprawdopodobne. W zeszłym roku, w 2020 roku, w 2021 roku było 560 morderstw. Do tego dochodzi 1600 postrzelonych. Postrzelonych i wylądowali w szpitalu, ale nie umarli, nie zginęli. Także skąd to się wszystko bierze? No bierze się z tego, że 60% ludzi aresztowanych na ulicach, nawet z bronią, są po prostu wypuszczani, nawet nie są sprawy przeciwko nim zakładane, no i wszyscy się dziwią, jak to jest możliwe. To jest ironia losu właśnie, że ci aktywiści lata temu, no szczególnie ACLU, no to jest American Civil Liberties Union, czyli tłumacząc na polski, no to jest Amerykański Związek Swobód Obywatelskich. No to na dzisiaj to jest kompletnie lewacka, komunistyczna organizacja, antychrześcijańska, antybiała, antyamerykańska. Ogólnie rzecz biorąc, super jakiś taki ekstremalne lewactwo. Kiedyś no to oni walczyli o prawa Żydów, walczyli o prawa związków zawodowych, walczyli nawet o prawa narodowych socjalistów, czyli hitlerowców w Ameryce w latach tam 55, no to walczyli w imię wolności słowa, żeby nowi narodowi socjaliści mogli maszerować w miasteczku. Akurat ci hitlerowcy wybrali sobie miasteczko tam, gdzie najwięcej Żydów mieszkało, no i oni chodzili z tymi, ze swastykami. W Ameryce można posiadać swastyki i tam różne te historie hitlerowskie, drukują Mein Kampf Hitlera, no ale wtedy właśnie ACLU walczyło o to, że wolność wypowiedzi należy się również hitlerowcom. A dzisiaj właśnie walczą z tym, z policją, no bo popularne w latach 80-tych, 90-tych, kiedy był duży bandytyzm, no to w Ameryce było stosowane coś takiego jak zatrzymać i przeszukać, czyli to było stop and frisk, czyli zatrzymać, przeszukać, no i policja chodziła, te wszystkie krawężniki, ci wszyscy kaprale, co tam chodzili w tych mundurach, no to jak widzieli, jakaś jest tam sytuacja, no to podchodzili, pytali się, co się dzieje, no i mówią, że ich po prostu przetrzepią. Sprawdzali po kieszeniach, no i ACLU powiedziało, że nie mogą przeszukiwać bez nakazu sądowego. No i teraz właśnie jest to, co jest. Setki zamordowanych, tysiące zranionych, nikt nie idzie do więzienia. No wszyscy ci aktywiści lewacy to właśnie krzyczeli, że policja nie może zatrzymywać i bez nakazu przetrzypywać tych wszystkich łobuzów, bandziorów, kryminalistów o trzeciej nad ranem na ulicy, kiedy dwie ulice dalej była jakaś strzelanina. No ale wszyscy ci sami lewacy krzyczą, że 120 milionów Amerykanów, która legalnie posiada broń, ta broń powinna być skonfiskowana. I to jest właśnie ten obłęd lewactwa amerykańskiego. Ci wszyscy komuniści z jednej strony popierają, no w sumie to oni popierają bandytów, tak? Oni popierają bandytów, oni chcą, żeby był jakiś totalny upadek społeczeństwa, bo chcą konfiskować legalną broń, a nie pozwalają nawet przeszukiwać, czy aresztować, czy zakładać spraw. No i oni tłumaczą to, że nie ma rasowego balansu, nie ma wyważenia, że jest za dużo czarnych aresztowanych, a że jest za mało białych aresztowanych. No i nie dochodzi do nich, że jest taka możliwość, że jest takie prawdopodobieństwo, no, że po prostu te przestępstwa są częściej popełniane
przez czarnych i brązowych, a niekoniecznie przez żółtych i białych, tak? I statystyka jest jaka jest. No wiadomo, że więcej jest mężczyzn zatrzymywanych niż kobiet. No i co to by znaczyło? To jakiś kretyn, ekspert lewacki dojdzie do wniosku, że to jest seksizm, że to jest wina policji i systemu sprawiedliwości, że zatrzymuje więcej mężczyzn, a za mało kobiet. No przecież wiadomo, że tak nie jest. Wszystkie te lewackie miasta, te wszystkie komunistyczne miasta, tak jak Filadelfia, Chicago, St. Louis, Baltimore, Buffalo, Nowy Jork, San Francisco, Los Angeles, no to wszystko to są miasta prowadzone przez demokratów, to są miasta prowadzone przez socjalistów, tam są potężne podatki, tam są zawsze w tych socjalistycznych miastach, to są bardzo potężne podatki, są bardzo wielkie rozdawnictwo pieniędzy, tam programy socjalne, te zasiłkowe, tam po prostu to jest cała agentura urzędników z budżetówki, która rozprowadza cudze miliardy. No i wśród takiej atmosfery, no to kiedy nie ma możliwości, nie ma chęci ze strony demokratów, żeby to społeczeństwo wspinało się po tej drabinie. No tam bardzo dużo brązowych i czarnych ludzi po prostu się wspina, no ale jest dużo mniejsze parcie na to, żeby to robić. Ogólnie rzecz biorąc, teraz bardzo dużo tych akademików, profesorów, tych ekspertów od społecznych, no to rozwiązaniem na przykład na to, że są słabe wyniki na maturze, czy słabe wyniki na egzaminy wstępne, no to oni po prostu doprowadzają do tego, że likwidują egzaminy wstępne, likwidują matury, no i mówią, że wtedy wszyscy mają takie same szanse. No, nikomu to nie pomaga. Nikomu to nie pomaga. Zmniejsza to jeszcze te proporcje tego przepływu społecznego, no bo najważniejsze w każdym kraju, no to jest to, żeby te doły przesuwały się do góry. Bardzo często ta góra spada na dół i to jest wszystko naturalne, tak? Większość jakichś takich fortun to nie jest w stanie przetrwać 2, 3, 4 pokolenia. Dziadek ciężko z reguły pracuje, zaczyna od kopania rowów poprzez fabryki, później wychowuje swoje dzieci bogate, no a wnuczkowie no to z reguły upadają. No ale to trzeba mieć jakąś determinację, trzeba mieć jakieś predyspozycje, trzeba mieć jakieś zdolności, żeby piąć się po górze. No ale jeżeli rząd buduje domy komunalne, jeżeli rząd daje kupony na jedzenie, jeżeli rząd kształci bardzo słabo i później ci ludzie nie są w stanie znaleźć pracy, no to się robią takie getta społeczne, robią się dzielnice społeczne, gdzie tam mało kto pracuje, mało kto jest zainteresowany, żeby pracować. No i tam zaczynają się pojawiać się narkotyki, tam się zabijają pomiędzy sobą, tam przyjeżdżają ludzie z innych rejonów, żeby kupować narkotyki. W Chicago no to 4%, 1/25 Chicago, no to jest parę ulic na parę ulic, gdzie jest w zasadzie cały bandytyzm, no to się sprowadza do jednego tam osiedla, do jednej dzielnicy, tak parę bloków naokoło, gdzie 95% strzelaniny się odbywa. No, ci kretyni, ci naiwni liberałowie, co oni robią? Oni wydają dziesiątki, setki tysięcy dolarów na mikrofony. Zakładają, na słupach zakładają mikrofony,
zakładają mikrofony i no jest w zasadzie taka szachownica tych mikrofonów, no i te mikrofony są połączone do wspólnego komputera, no i ten komputer, jak jest jakieś tam strzelanina, bang, bang, no to ta cała szachownica po prostu przetwarza te dźwięki, tą amplitudę, tą wysokość dźwięku, no i jest w stanie na mapie pokazać, gdzie był, na którym rogu była strzelanina. No ale to nic nie daje, to jedynie co pokazuje wszystkim normalnym, że strzelaniny się odbywają na jednym rogu nieustannie i zamiast ich aresztować, zamiast policja pojechać i wszystkich tych gagatków i tych łobusów zaaresztować, powsadzać, no to nie chcą po prostu. W Ameryce 80% dzieci czarnych nie ma ojców. Nie ma ojców, dlatego że zasiłki są tak ustawione, że państwo, że ci urzędnicy wolą wypłacać samotnym matkom. I to niszczy po prostu tych ludzi. Ci uczciwi ludzie, czarni w Ameryce w latach 1920-30, no to byli najbardziej religijni, chodzili do tych swoich zborów protestanckich, byli baptystami, no ogólnie rzecz biorąc, mało było katolików, no część była katolików, no ale najbardziej ci południowi baptyści i byli bardzo uczciwi, bardzo wierzący, nie było małżeństw, było więcej małżeństw wśród czarnych niż wśród białych, te dzieci spoza małżeńskie, to u nich też było dużo mniej, no ale później przyszły lata te 60., ta reforma społeczeństwa, no i po prostu ich przekupili, zdegenerowali zasiłkami. W Nowym Jorku czarnych skrobanek jest więcej niż urodzonych czarnych dzieci, także możecie sobie wyobrazić, co to się dzieje. No ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest zniszczone. Teraz przez to 40 lat ten socjalizm, ten komunizm, ta swoboda doprowadziła do tego, że jest takie zniszczenie. Nie można miękko traktować kryminalistów. To, że ci prokuratorzy, no bardzo często biali, właśnie w Filadelfii, no to jest biały prokurator Krasner, no to część czarnych to się wścieka. Część czarnych to się po prostu wścieka, że ten biały prokurator generalny jest na tyle bezczelny, czy na tyle jest ignorantem, że pozwala na takie działanie, że ta przestępczość jest na takim poziomie. No, popularność demokratów, popularność socjalistów spada na łeb, na szyję. Poparcie dla Bidena teraz jest około 30%, przepraszam, czyli czyli 50% republikanów, konserwatystów jest przeciwko Bidenowi, 17% z połowy tych drugiego społeczeństwa, czyli można powiedzieć prawie połowa demokratów nie lubi też Bidena, wszyscy konserwatyści nie lubią Bidena, no ale właśnie to jest przez to, że ulice amerykańskie przestały być bezpieczne, czarni odchodzą od socjalistów, od utopijnych socjalistów, bo kretyni socjaliści po prostu podpuścili, napalili czarnych, tak jak komuniści w Polsce czy w Rosji podpuścili robotników i chłopów, żeby doszło do rewolucji komunistycznej. No a później robotnicy i chłopi się buntowali, robili strajki w Radomiach, nie w Radomiach, w Budapeszcie, w Czechosłowacji. No i teraz właśnie komuniści używają tych biednych czarnych i homoseksualistów, wszystkie te odchylenia seksualne używają ich, żeby przejąć władzę. No a później po każdej takiej rewolucji, no to ci
ci, którzy doprowadzili do przejęcia władzy, są likwidowani. Także sprawiedliwość społeczna to jest ma tyle do siebie, co krzesło i krzesło elektryczne. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie, nawet się nie zastanawiajcie o socjalistach. Socjalist to po prostu jest syf, kiła i mogiła. Oni nigdy racji nie mieli. Brzmią czasami przekonywująco, no, ale to naprawdę trzeba być ignorantem, żeby słuchać tych banialuków. Wystarczy popatrzeć na historię. Zdrowia dla normalnych.